mamy trzy ciecze. Dlaczego jajko pływa w jednej cieczy, a w innych tonie? Jakie siły działają na ciało zanurzone w cieczy? Co mają one wspólnego z pływaniem ciał? Tutaj na jajko i lód działa tajemnicza siła. Siła wyporu. Siła wyporu to siła działająca na ciało zanurzone w cieczy lub gazie. Ojej, a co z tym lodem? Musimy to sprawdzić. Niewiarygodne! Dlaczego w jednej cieczy lód tonie? Im większa jest gęstość cieczy, tym większa siła wyporu działa na zanurzone w niej ciało. Siła wyporu nie zależy od kształtu ciała i rodzaju materiału, z jakiego jest wykonane ciało, ale od jego objętości. Warunki pływania ciał. Pierwszy. Ciało tonie, gdyż jego ciężar jest większy od siły wyporu. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy. Drugi. Ciało pływa na dowolnej głębokości, gdy siła ciężkości i siła wyporu się równoważą. Zatem gęstości ciała i cieczy muszą być sobie równe. Trzeci. Ciało pływa częściowo zanurzone w cieczy. W tej sytuacji działające siły ciężkości i wyporu także się równoważą. Jednak siła wyporu pochodzi jedynie od tej części ciała, która jest zanurzona w płynie. Oznacza to, że w tym przypadku gęstość ciała musi być mniejsza od gęstości cieczy. Co się stało w naszym doświadczeniu? W pierwszej cieczy jajko tonie i nawet lód tonie. Czy to jest na pewno woda? Gęstość wody wynosi 997 kg na metr sześcienny, a gęstość lodu 920 kg na metr sześcienny. Gęstość jajka wynosi około 1000 kg na metr sześcienny. Czyli lód nie powinien tonąć, tylko unosić się na powierzchni wody częściowo zanurzony, jajko powinno zatonąć. Tajemnicza ciecz nie jest wodą. Faktycznie do pierwszego naczynia wlano denaturat, którego gęstość wynosi 800 kg na metr sześcienny. Zgodnie z prawem Archimedesa, gęstość jajka i lodu jest większa od gęstości denaturatu. Jajko i lód zanurzone w denaturacie toną w drugiej cieczy. Jajko jest zanurzone, a lód pływa częściowo zanurzony na powierzchni cieczy. Czy to jest na pewno woda? Pamiętamy z prawa Archimedesa. Ciało pływa na dowolnej głębokości, gdy siła ciężkości i siła wyporu się równoważą. Zatem gęstości ciała i cieczy muszą być sobie równe. Z tego wynika, że gęstość cieczy i gęstość jajka są takie same i wynoszą około 1000 kg na metr sześcienny. Nasza druga tajemnicza ciecz nie jest wodą, tylko solanką. Taki efekt osiągnęliśmy, rozpuszczając sól kuchenną w wodzie. Gęstość lodu to 920 kg na metr sześcienny, czyli lód faktycznie musi unosić się na powierzchni solanki. W trzeciej cieczy jajko tonie, a lód utrzymuje się częściowo zanurzony na powierzchni naszej cieczy? Czy to jest na pewno woda? Oczywiście, że tak. Dziękujemy za uwagę.